Muzyczna kartka z kalendarza. 3 lipiec. Zapraszam. 3 lipca 1952 roku urodziła się Laura Brenningen. Właściwie Laura N. Brenningen. Piosenkarka oraz aktorka. Jej najbardziej znany przebój to oczywiście Self Control. Zmarła 26 sierpnia 2004 roku. Przyczyną śmierci był tętniak mózgu. 3 lipca 1960 roku w Woodford w Wielkiej Brytanii urodził się Vince Clarke. Właściwie Vincent John Martin. Muzyk, założyciel takich zespołów jak Depeche Mode, Yazoo, Erasure. Gra na instrumentach klawiszowych, komponuje oraz pisze teksty. Między innymi napisał teksty do pierwszego albumu zespołu Depeche Mode. 3 lipca 1969 roku zmarł Brian Jones. Jeden z tych największych, jeden z klubu 27. Czyli muzyków, którzy zmarli w wieku 27 lat. Urodził się 28 lutego 1942 roku. Jako Louis Brian Hopkins Jones. Był wokalistą i kompozytorem, założycielem i pierwszym liderem zespołu The Rolling Stones. Był również pomysłodawcą nazwy zespołu oraz autorem koncepcji muzycznej i dużej części dorobku grupy. Był multiinstrumentalistą. Grał na gitarze, fortepianie, harmonijce ustnej, mandolinie, organach, klawesynie, sitarze, saksofonie, flecie, cytrze, oboju, klarnecie i różnych instrumentach perkusyjnych. Był przyjacielem Jimiego Hendrixa, Johna Lennona i Boba Dylana. Nocą z 2 na 3 lipca 1969 roku Brian Jones został znaleziony martwy we własnym basenie. Jedna z hipotez głosiła, że Jones został utopiony przez robotnika modernizującego jego posiadłość. Tej samej nocy dom Jonesa został całkowicie okradziony z wyposażenia. Również ze wszystkich pamiątek, a także nagrań, jakich dokonał zespołem The Rolling Stones oraz innymi wykonawcami, między innymi z prywatnej sesji z Johnem Lennonem. 2 lata i 3 lipca 1971 roku zmarł następny z klubu 27. Następny z tych największych, Jim Morrison. Urodził się 8 grudnia 1943 roku w Melbourne na Florydzie jako James Douglas Morrison. Poeta, piosenkarz rockowy, znany najlepiej jako wokalista i twórca piosenek grupy The Doors. Zmarł w wyniku przedawkowania heroiny. 3 lipca, jeżeli chodzi o dzień 3 lipca. Dziękuję i zapraszam na dni następne.